Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj opowiedzieć taką sytuację, która oczywiście nie tylko tyle, że jest możliwa, ale jak najbardziej również jest realna. Powiedział mi to jeden z przyjaciół, znajomy lekarz, który był swego czasu orzecznikiem ZUS-u i zrezygnował z tej funkcji z prostego powodu. Orzecznictwo, czy to, do czego lekarze, orzecznicy są zmuszani, godzi w to, co powinien robić lekarz, a mianowicie wymaga wręcz tego, żeby lekarze poświadczali nieprawdę, czy ewentualnie działali nie na korzyść pacjenta, nie szkodzili pacjentowi, tylko po prostu wbrew pacjentowi, więc jak gdyby jest to odwrotność funkcji lekarza, którą lekarz powinien spełniać. A na czym to polega? Proszę Państwa, wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu czy rodzinnego człowiek, który jest chory, załóżmy, na anginę. Ponieważ przeziębienie anginy jest dosyć groźne, może skutkować komplikacjami z sercem, czy ze stawami, czy z różnymi innymi jeszcze przerzutami, otrzymuje od lekarza zwolnienie z dróg ZLA, tak zwane popularne L4, leki, ma przede wszystkim leżeć i nie przeziębić anginy. Cóż się może zdarzyć ciekawego? Jeżeli ten lekarz po prostu przyjmuje w przychodni, a później na przykład pełni funkcję lekarza orzecznika ZUS-u, może się zdarzyć, że ten pacjent będzie wezwany do niego na komisję do ZUS-u celem weryfikacji zasadności zwolnienia lekarskiego. I ów lekarz, który wcześniej wydał druk LZLA, czyli zwolnienie od pracy, według przepisów ZUS-owskich to zwolnienie powinien zabrać. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że według orzecznictwa ZUS-owskiego choroba taka jak angina nie jest przeciwwskazaniem do pracy, dlatego że po prostu człowiek może pracować w biurze, może pracować za biurkiem, może uważać, żeby się nie przeziębić. Do czego zmierzam? Proszę Państwa, bardzo dużo absurdów w ostatnim czasie po prostu widzimy, a ma to na celu jak gdyby zmniejszenie świadczeń, ponieważ rząd próbuje oszczędzać po prostu na zdrowiu Polaków, na tym, aby nie mogli funkcjonować poprawnie, nie mogli żyć w społeczeństwie, bo tylko i wyłącznie liczy się kasa. Dla mnie to są po prostu złodzieje i tak to widzę i myślę, że każdy rozsądnie myślący człowiek, który ubezpiecza się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo na przykład każdy prowadzący działalność gospodarczą musi się ubezpieczyć, bo te tak zwane dobrowolne składki ubezpieczeniowe są dla niego wymagane. Powinien po prostu mieć zabezpieczenie jakieś. Jeżeli płaci ubezpieczenie, które mówi w ten sposób, to powinno być tak. Jeżeli płaci ubezpieczenie na chorobowe, to powinien po prostu w przypadku problemów ze zdrowiem mieć możliwość po prostu odchorowania i powinien być zabezpieczony. No tak działa ubezpieczenie, taka jest idea każdego rodzaju ubezpieczeń. Natomiast patologia polskiego rządu, ustawodawca, orzecznictwa lekarskiego polega po prostu na tym, że jeżeli jest za mało pieniędzy, to nie po prostu trzeba szukać oszczędności, tylko trzeba wtedy wyrzeźbić maksymalnie po prostu ludzi, wyzabierać świadczenia po kilkaset złotych dla tych, co mają amputowane nogi lub jeżdżą na wózkach inwalidzkich, czy ewentualnie ciężko chorych ludzi. Ja akurat z tą patologią ZUS-u spotykam się niestety od dosyć dawna, kilka lat temu, gdy w 2010 roku pokazałem światu, w jaki sposób działa ZUS w Nowym Sączu. Do tej pory jestem przez ZUS szykanowany. Absurdów jest bardzo wiele, bardzo dużo można by o tym mówić, o wielu rzeczach jeszcze usłyszycie. Jeżeli jest taka możliwość, bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Przekazujcie to dalej, udostępniajcie. Bardzo mi zależy na tym, aby po prostu taka patologia znikała ze społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że jak w 2009 roku uległ uszkodzeniu mój kręgosłup, to na komisji lekarskiej od lekarza, który ma bardzo wysokie stanowisko i bardzo wielu znajomych, dobrze postawionych łącznie z prokuratorami sądeckimi, ponieważ jest biegłym sądowym, powiedział mi wprost, że jestem pajacem. I on się nie liczył z tym, jaki jest mój stan zdrowia. Gdyby się liczył, to by mnie zbadał, ponieważ mnie nie zbadała, wydaje opinię, decyzję. Proszę Państwa, to jest zwykły oszust i nie ma się co łudzić, że może być dobrze w Polsce, gdzie po prostu rządzą czy wydają decyzje po prostu ludzie, którzy powinni ponosić za to konsekwencje. Myślę, że orzecznik przede wszystkim powinien orzekać zgodnie z prawdą. Proszę Państwa, w 2010 roku pokazałem w ZUS-ie, co się dzieje. Do tej pory po prostu ZUS mnie, delikatnie mówiąc, nie lubi, albo inaczej, po prostu próbują mi zaszkodzić w świetle prawa, ale nie o tym chciałbym mówić. Natomiast taka ciekawostka.
w grudniu bądź w listopadzie tamtego roku stanęłem na komisję. Komisja miała na celu przedłużenie prawa do świadczeń rentowych ze względu na to, że mam całkowity zakaz dźwigania, mam uszkodzony kręgosłup, postępującą chorobę odwodnienia krążków kręgowych i uważam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy utraciłem w znacznym stopniu zdolność do wykonywania zawodu, ponieważ pracuję fizycznie, a mam całkowity zakaz dźwigania. Proszę Państwa, stanąłem na komisji w Nowym Sączu, jednoosobowej czy u lekarza orzecznika. Lekarz orzecznik nie był za bardzo w stanie powiedzieć po prostu cokolwiek na temat mojego zdrowia, ponieważ nie był tej specjalności, oczywiście nawet nie kazał mi się odzywać, czyli nie badał mnie neurologicznie, wysłał mnie natomiast do lekarza konsultanta. Jest to bardzo prawidłowe podejście, ponieważ ZUS ma lekarzy orzeczników konsultantów, którzy generalnie zajmują się konkretnymi specjalizacjami. W tym przypadku trafiłem do lekarza orzecznika, oczywiście nie wiedziałem, jakie po prostu jest jego orzeczenie, doktora neurologa, który po prostu mnie zbadał neurologicznie. Ów lekarz coś napisał, ale ja tego nie widziałem co. Trafiły papiery do lekarza, który mnie badał i lekarz, który mnie badał, wydał opinię, która do mnie dotarła między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, w której pisze tak, że jestem zdolny do ciężkiej pracy fizycznej. Osoba, która ma całkowity zakaz dźwigania i poważnie uszkodzony kręgosłup, wycięty jeden z krążków w kręgosłupie L5S1. Ale to jest nieistotne. Oczywiście ja tak popatrzyłem na tą decyzję, na to orzeczenie lekarza orzecznika, stwierdziłem, że albo sobie chłop jaja robi ze mnie, albo po prostu jest totalnym idiotą, bo to nie można tego inaczej nazwać. Natomiast razem z tym orzeczeniem przyszło bardzo ciekawe pismo podpisane przez zastępcę głównego orzecznika w Nowym Sączu, w którym czytam, iż on składa zarzut wadliwości orzeczenia, czyli podważył po prostu decyzję swojego pracownika. No, jeżeli po prostu widzi, że ono jest niezgodne z prawdą czy z stanem faktycznym, no, zrobił dobrze. Więc na podstawie tego, że jak gdyby ZUS odwołał się od swojej decyzji, musiałem stanąć na komisji lekarskiej w Krakowie, na Zakopiańskiej. Tam jest bardzo ciekawa sprawa. Ja już parę razy rozmawiałem, mam oczywiście nagrania z tych rozmów dla prokuratury, czy ewentualnie dla innych osób, które chciałyby to kiedyś sprawdzić, zweryfikować. W tym ZUS-ie, proszę Państwa, odkąd pamiętam, nie działa winda. Badania lekarskie są wykonywane na czwartym piętrze. Głównie badanie lekarskie w ZUS-ie na Zakopiańskiej polega na tym, że jak pacjent wyjdzie na czwarte piętro o własnych siłach, to jest zdolny do pracy. I okej. Najgorsze, że jest całkowicie zdolny do pracy. Proszę Państwa, stanąłem przed komisją trzyosobową, gdzie siedziały trzy niezbyt przyjemne panie. Nazwisk nie podam, dlatego że po prostu nazwiska są znane tym, którzy powinni się tym zająć, a po prostu nic z tym nie robią. I żeby było ciekawiej, te panie stwierdziły, że jestem osobą niepełnosprawną. Absolutnie tego nie kwestionowały, że mam całkowity zakaz dźwigania i tak dalej. Natomiast stwierdziły w orzeczeniu, które otrzymałem później pocztą, iż nie ma jakiejkolwiek niezdolności do pracy. Jestem całkowicie zdolny do pracy. No, problem polega na tym, że pracuję fizycznie. Ale ciekawostką jest też to, że jedna z pań powiedziała, że jeżeli jestem osobą niepełnosprawną, która posiada drugą grupę inwalidztwa ze względu na uszkodzony kręgosłup, ze względu na to, że po prostu funkcjonuje dosyć często tylko i wyłącznie przeciwko, dzięki bardzo mocnym środkom przeciwbólowym, ta pani stwierdziła, że zamiast starać się o prawo do renty, to ja powinienem iść do Urzędu Pracy i znaleźć sobie pracę dla osoby niepełnosprawnej. No, ręce opadają, proszę Państwa, jeżeli słyszę z ust lekarza, orzecznika, który ma orzekać o moim zdrowiu, jeżeli on po prostu orzeka o tym, że ja nie powinienem po prostu być na mieć prawa do świadczeń, których i tak nie biorę, tylko po prostu powinienem sobie poszukać pracy dla osoby niepełnosprawnej. Po prostu to jest poniżające, dlatego że po prostu te osoby były totalnie niekompetentne albo inaczej. One po prostu nie brały pod uwagę tego, co naprawdę się dzieje i nie orzekają o tym, czy utraciłem w znacznym stopniu możliwość wykonywania dotychczasowej pracy, tylko po prostu orzekają to, co powinna. Mianowicie mają zabrać tyle i tyle świadczeń i po prostu tak trzeba robić. Więc tak wygląda ta patologia. Oczywiście sprawa trafiła do sądu. Przewlekłość polskiego sądownictwa jest niesamowita, proszę Państwa. Wyobraźcie sobie taką rzecz, że to było wszystko
W grudniu, w listopadzie w sumie zaczął się mój wniosek o przedłużenie prawa do świadczeń. Natomiast dzisiaj mamy końcówkę sierpnia, 21 sierpnia jeszcze mam mieć badać jeden z lekarzy biegłych sądowych. Badał mnie już dwóch lekarzy, ortopeda i neurolog. Owszem, no, podeszli do sprawy uczciwie, sprawdzili dokładnie, co mi się dzieje, zbadali mnie neurologicznie, zbadali mnie ortopedycznie. Widać w ich orzeczeniach, że częściowa niezdolność do pracy jest. Natomiast po tym, gdy pani neurolog z Krakowa, nie przytoczę tutaj nazwiska, mam oczywiście wszystko w aktach, napisała w ten sposób, że fakt, że pracuję fizycznie, a nie mogę, nie jest równoznaczny z tym, że jestem zdolny do tej pracy, ponieważ mam całkowity zakaz dźwigania i po prostu nie mogę pracować fizycznie. Niestety sytuacja mnie zmusza do tego i stan zdrowia się pogarsza. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Proszę Państwa, po tej opinii biegłego sądowego, do tej opinii złożył zarzut wadliwości człowiek, który na oczy mnie nie widział, nie badał, ani mnie nie zna i stwierdził, że ja pracuję, proszę Państwa, w biurze i nie wykonuję żadnej pracy fizycznej. Proszę Państwa, to jest, nie będę brzydko mówił, ale to jest chamstwo, to co ten człowiek zrobił, dlatego że po prostu on gdyby wziął nawet, czy poprosił mnie, żebym na przykład mu pokazał, czy udowodnił, to ja bym pokazał różne zdjęcia z sytuacji, gdzie dźwigam, czy pracuję fizycznie i tak dalej, bo takich zdjęć ja mam dużo. Natomiast on po prostu, nie znając totalnie sytuacji, napisał, poświadczył mnie prawdę w dokumentacji medycznej i napisał, że ja pracuję umysłowo, a nie fizycznie. Proszę Państwa, ja mógłbym pracować umysłowo, gdybym po prostu się znał na księgowości czy na jakichś innych rzeczach, natomiast po prostu w moim stanie zdrowia nawet dłuższe siedzenie w jednej pozycji wymuszonej sprawia mi ból i to nie jest takie proste, dlatego że po prostu nie mogę mieć pewnych wymuszonych pozycji dłużej i to już wiele razy wypowiadali się biegli sądowi przeróżni z Krakowa i tak dalej, dlatego że po prostu odkąd zadarłem z sądeckim ZUS-em, to mniej więcej muszę sądownie dochodzić do prawa do świadczeń, dlatego że tak jest praktycznie co roku. Totalna niekompetencja, totalna nieuczciwość, totalne podejście chamskie lekarzy, orzeczników do tego powodują, że część ludzi po prostu machnie ręką i popłacze w poduszkę, czy po prostu powie trudno. Ja powiedziałem nie. Stop korupcji, stop komunie, stop po prostu komunistycznym zapędom, czy popędom, jakimś chorym ambicjom lekarzy, orzeczników. Albo się weźcie za robotę, albo wypieprzajcie stąd. Wyjedźcie sobie do innego kraju i zobaczycie po prostu, jak was zgnoją tam po prostu, jak będziecie takie rzeczy robić. Tylko w Polsce to jest możliwe. Proszę Państwa, nie ma takiej opcji, żeby było w tak komunistyczno-złodziejskim kraju dobrze, jeżeli po prostu wszyscy będą tylko i wyłącznie patrzeć, żeby kraść dla siebie, a po prostu niszczyć innych ludzi. Dlaczego tyle ludzi z Polski wyjeżdża? A jakie mają perspektywy, jeżeli rząd polski robi wszystko, żeby człowieka po prostu tutaj zniszczyć? Człowiek ma pracować, harować, płacić podatki, a jeżeli cokolwiek mu się dzieje, po prostu zostaje sam jak palec. Gdybym, proszę Państwa, nie miał z czego żyć, gdybym brał świadczenia emerytalne, utrzymywał dwuosobową rodzinę, gdzie żona nie pracuje, to proszę Państwa, zęby w ścianę albo musiałbym iść żebrać. Czy takie jest zabezpieczenie społeczne ludzi w Polsce, którzy pracują od prawie 20 kilku lat, od prawie 30 lat? Ja przez wiele lat, proszę Państwa, nawet nie byłem na chorobowym, nawet z nogą w gipsie szedłem do pracy, gdy prowadziłem sklep komputerowy. Dzisiaj powiedziałem nie. Wy okradacie wszystkich, a mi nawet nie wolno mieć podstawowych rzeczy, które mi się prawnie należą. Puknijcie się w głowę i weźcie się za to. Zróbcie spokój z tą korupcją w polskim ZUS-ie. Dziękuję, to tyle.